Czekajcie, cześć, to ja Andrzej, bo tutaj śmieszki, ja jestem trochę podniecony. Robię ten film zupełnie przypadkowo, bo akurat miałem mikrofon. Ale jesteśmy w Royal Enfieldzie, gadamy o sezonie i padło hasło, które tak naprawdę Enfieldy Was interesują i ja tutaj, brzydko mówiąc, przelecę te motocykle i Wam powiem, które mnie interesują. W ogóle to, co mnie najbardziej interesuje, to ceny tych sprzętów, bo wiecie, ja tak wiem, że jest Enfield, wiem, że one działają, bo już tutaj Lech jeździł, zresztą mamy opinię od kilku użytkowników, ale co jest szokiem, to ile te sprzęty kosztują. Hunter 350 to jest takie bazowe wejście i też w sumie tak trochę nie wiadomo dla kogo, no dla ludzi początkujących i tak dalej, to kosztuje 21 tysięcy złotych. Tu Classic 350, do którego Aga się dosiadała przed chwilą, zobaczcie jakie on ma rzeczy. To jest wszystko metalowe, to jest, patrzcie jak to są zrobione te kierunkowskazy, daszek, wiecie, to niekoniecznie jest mój styl, ale to się dzieje. Silnik tak samo jednocylindrowy, 350, to jest Interceptor, to nie ten. Przepraszam, ile kosztuje ten? Ile ten kosztuje? 25 tysięcy złotych. Meteor 350 od 22 932. No to nie wiem, ile może być więcej. 24, 380 złotych miesięcznie. To ja tyle, niewiele więcej płacę mniej za PCX-a 125. I to jest w ogóle ciekawe, czy takie lekkie cruisery, w momencie kiedy całe japońskie cruisery odpadły, to czy one się przyjmą. Scram? No nie wiem. O tego nie jestem przekonany, bo to jest Himalayan Scram, też silnik 350 jednocylindrowy. Jeżeli Himalayan, to chyba ten z owiewką, do którego zaraz dojdę. Ale patrzcie na to. Tym ja jeździłem w zeszłym roku. To jest taki hit. Po prostu te silniki tak masują. Zaraz zdrowe kluczyki, to poczekajcie na końcu, któregoś odpalimy. Pięknie wyglądają. No, tak wiecie, takie szlifowane elementy to przecież w Harley'u są. Gdzie Harley'a kosztuje ile? 3 razy więcej? 4 razy więcej? Tu już mamy 2 cylindry, wtrysk. Tak samo patrzcie, sprytnie ukryty. Zawieszenie. Jakieś jeździłem, to zawieszenie to nie jest jakieś tam genialne, ale to jest wszystko wystarczająco dobre do jazdy, a jak popatrzysz na cenę tego sprzętu, no to jest po prostu szok, bo Interceptor kosztuje 35 też? 35 tysięcy złotych za 650. I teraz uwaga, wszyscy myśleli, że 650 będą hitem największym, ale okazuje się, że 350 żrą i to jest pytanie do Was, który dla Was Enfield? To w ogóle cuda się dzieją w tym salonie, bo tutaj ludzie wpadają przez przypadek, patrzą jakie piękne motocykle i pytają się ile kosztują i wychodzą z motocyklem. I to są naprawdę prawdziwe historie. To nowość na 2023, Super Meteor 650 i to jest właśnie ta największa zagwozdka. Czy jest miejsce na cruisery tego typu? Na polskim i na europejskim rynku. Ale zobaczcie, to jest cruiser, wszystko jest blaszane. Tak jak trzeba, blaszane, to odpalasz, to jest blaszane, a tutaj masz system nawigacji z informacjami dodatkowymi, że strzałki Ci pokazuje gdzie i jak jechać. No, gdzie znajdziesz takie rzeczy? Ja jestem po prostu zachwycony, a że jestem zachwycony, to mogę zrobić coś tak. Ale masuje. Ja chcę tamtego, mogę odpalić jeszcze tamtego? Tak. Któregoś. Interceptora. O, a to jest Himalayan, którego przed chwilą prawie w afekcie kupiliśmy. Na szczęście jest sprzedany. Więc jeżeli nam nie przejdzie do końca marca, no to kupujemy do redakcji sobie Himalayana. Bo Himalayan to jest motocykl, który kosztuje 24 tysiące złotych, tak? 26 tysięcy złotych. Jest motocyklem, który jeździ i ma owiewkę. Jeździ wszędzie. Będzie w jednym z kolejnych numerów wyprawa przez Nepal na Himalajanach, ale zresztą jak wpiszecie Himalajan gdziekolwiek w internecie, zobaczycie ludzi, którzy walą tym po 60 tysięcy kilometrów dookoła świata i to po prostu jeździ. To, co mi się podoba, to filozofia marki, gdzieś mam kluczyki tu, że wszystko ma być, no to dobra, to bez przesady, wszystko ma być metalowe. To, co jest odpowiedzialne za jazdę, ma być metalowe, przewymiarowane, że te motocykle mają wytrzymać bardzo, bardzo długo, a jeżeli się nawet coś zepsuje, na przykład w Himalajanach, to wiem, że jak ludzie walą tym po Nepalu, to się potrafi coś urwać, no bo walisz po prostu w głazy, to po prostu to spawasz i jedziesz dalej. A to? No to jest poezja. Więc napiszcie, czy taki Hunter w ogóle 350 was interesuje, bo to wiecie, to jest takie zupełnie bezsensowne badanie rynku. Hunter 350, Himalayan Scram, Interceptor 650, widzicie, to mają różne kolory, różne wyposażenia. Meteor 350, Classic 350, Meteor 650 czy Himalayan? Który dla was? Kurde, no ładny nawet jest. Tak jak mówiłem, zrobiłem to zupełnie spontanicznie. Czuję się podniecony takimi fajnymi, prostymi motocyklami. Cześć.